Okej, czas wstawać. Witam wszystkich miłośników mojego kanału, a także sympatyków symulacji myślistwa The Hunter Call of the Wild. Mamy piękny wschód słońca i myślę, że czas tutaj troszeczkę się rozejrzeć i przy okazji na coś zapolować. Jak dobrze pamiętacie, jesteśmy nadal w tej dolince, w której polowaliśmy. Tam, jak widzicie, wybudowaliśmy sobie ambonę myśliską i tutaj, w tym rejonie, polowaliśmy na jelenie kanadyjskie, czyli wapiti. A w dzisiejszym odcinku, no cóż, w dzisiejszym odcinku mówiłem też, że tutaj zabawimy, ale będę się chciał wybrać do ostatniego punktu, który jest odległy od nas około 750 metrów. Myślę, że przy okazji pójścia właśnie w tamten rejon zapolujemy na jakieś ciekawe zwierzaki. No zobaczymy, co tutaj będzie się nam pojawiać. Pewnie wapiti, bo to jest właśnie teren, który jest przez nie tutaj odwiedzany. Oczywiście tutaj też są pumy, ale czy na pumę zapolujemy i czy nam się jakaś puma pokaże, to się okaże. I co tutaj mam do wyposażenia? Oczywiście mam tutaj Magnum Frontier z polimerowym stożkiem. Na drugim miejscu postanowiłem sobie wziąć chudzika, czyli po prostu muszkiet. Dlaczego? No, dawno z niego nie strzelałem i postanowiłem sobie z niego postrzelać. I oczywiście mam tutaj Magnum, nie Magnum Frontier, tylko Panther Magnum, tak? Bo już mi zaczynam mylić. Poczekajcie. Panther Magnum, a tu Magnum Frontier. Dobra. Troszeczkę takie mylące te nazwy. Tam się gdzieś odzywał wapiti. Myślę, że skorzystamy. Aha, i jak wiecie, bardzo długo próbowałem sobie odblokować Rhino, ten ostatni rewolwer. No powiem wam szczerze, że udało mi się w końcu go odblokować, bo pograłem trochę poza odcinkiem. Zresztą zobaczcie, tutaj jest pełno tych różowych plam, które świadczą o polowanej zwierzynie. Udało mi się odblokować, tylko po prostu nie mam funduszy, mam ledwo 24 tysiące, a Rhino kosztuje chyba około 45. No jest też strasznie droga amunicja jest do tego Rhino, ale co jeszcze mam dodam? Polowałem właśnie z tego rewolwera, który mam przy sobie, Panther Magnum, tylko bo możecie zauważyć, że też mam inną amunicję. Wcześniej miałem zwykłe pociski, które miały ekspansję 70, a penetrację 16-20, więc ciężko mi było ubić jakiegokolwiek zwierzaka, ale teraz mam z penetracją 70, więc nie będzie takiego problemu. Bardzo łatwo zresztą ubić tutaj bizona z tego rewolweru. No może nie tak łatwo, ale wystarczy przycelować w płuco dwa razy i taki bizon po pewnym czasie po prostu padnie. A tutaj sobie zobaczmy, gdzie są nasze zwierzaki. Kurczę, ja się teraz troszeczkę przez te moje gadanie zgubiłem. Wapiti gdzieś tutaj było. Oho, poczekajcie. You can learn a lot about them before you've ever spotted anything. Zdaje się, tutaj jest jakiś zwierzak. Tylko oczywiście są drzewa, więc będzie mi ciężko zapolować tutaj, a raczej wypatrzeć. Bo tu samiec wapity się odzywał. Ja mam tutaj wabik oczywiście. Samczyk. Odpowiemy mu. Może jeszcze raz. Podejdziemy najbliżej jak się da. Jeżeli wapiti ma duży poziom trudności, to oleje po prostu i zacznie spierdzielać. A ja spróbuję tutaj. No nic tu nie słyszę, żeby się zbliżał. Podejdę tutaj za ten świerk i spróbuję zobaczyć, gdzie on się tam znajduje. Może podejdzie, a może nie. Jeżeli ucieknie, no to idziemy do tego punktu, którego sobie zaznaczyłem. Ostatni punkt w tym rejonie. Poczekajcie troszeczkę. No i słuchajcie, idzie nasz wapiti, jest bardzo blisko. Tylko. Kurczę, chyba był idealny strzał w serduszko. Powiem wam szczerze, że ten chudzik jest naprawdę zaskakującym sztucerem. Niby tam penetracja 70, a jednak robi robotę. Mhm.
Wow, ale piękny. Piękne poroże, super. Czekajcie, jeszcze sprawdzę tutaj. Ekwipunek. Zobaczcie, 40 penetracja. No, no po prostu no fenomenalne. A jednak ubiliśmy takiego Wapiti, a mieliśmy problem. Tu już jest polimerowy stożek 42. No w sumie nie jest tak dużo słabszy do tego Magnuma. Ale kurczę, zobaczcie, musiał tak paść w tych krzakach. No ale dobra, zrobimy mu fotę. Niech będzie. I zobaczmy, jaki to był strzał. Złotko. Łatwy. Ale złoto. I tutaj trafiliśmy go... Kurczę. Myślałem, że w serduszko i dlatego padł, a tu jednak w kark i dlatego padł. Znaczy, ale mi się zrymowało. Dobra. Odpowiednie, wszystko ok. No ja bym trafił go w serduszko, to pewnie podejrzewam byłoby... Ocena, diamencik. No ale trudno, dobre i złotko, zatwierdzamy. Chociaż nie będę go wypychał, bo zbieram amunicję zbieram, co ja pletę. Zbieram właśnie tutaj na Rino, na rewolwer. Tu są jakieś... A, puma. Ale kurczę, wystrzeliłem, pewnie spierdzieliła już dawno. Dobra, zapierdzielamy do tego punktu ostatniego. Podejrzewam, że to będzie jakiś punkt informacyjny, a nie jakaś ambona. Chociaż kto wie, to jest taka ładna dolinka. Ostatnio nagrywam rzadko, ale staram się, wierzcie mi, jak mogę. I staram się też, żeby odcinki były jak najlepsze, jak najciekawsze. Żeby nie były takie powtarzalne, więc cały czas zmieniam tutaj sztucery, zmieniam lokalizację i próbujemy dalej penetrować ten rezerwat. Okej, ale co? Ale póki co żadnych... No tam się coś odzywa, no ale kurde. No oczywiście tutaj chudzik ma zarąbisty zasięg. Bo 200 metrów. Tu się gdzieś ten samiec odzywał. Tu gdzieś na tej półce skalnej może być, no ale to jest 300 metrów, no. Bez przesady, no. Kurde, za daleko. Dobra, pierdzielić. Idziemy. Najważniejsze, że z początku nagrywania upolowaliśmy pięknego jelenia kanadyjskiego. W pięknym, porannym blasku nam się wyjawił. Z ukrycia i dostał ładnie upolowany. Dobra, zobaczmy, jeszcze tutaj przejrzę. Jeszcze mamy pół kilometra do celu. Ja tu cały czas próbuję się rozglądać, bo może nam się coś ciekawiego pojawić na horyzoncie. O, właśnie, pantera, a raczej puma. Ale kurczę, strasznie daleko. W sumie nie idę tam dolinką, spróbuję się skierować do tej drogi, bo tu jest jakaś droga. W sumie chyba oddalam się od tej drogi, ta droga jest gdzieś tam. A dobra, nieważne, idziemy. Loft się do was zaraz odezwie, jeśli tylko zobaczy coś ciekawego. Poczekajcie momencik. Coś w gąszczu widzę, tylko nie wiem w sumie co. To są jakieś chyba domki letniskowe. A, chyba tak. Prosperity. Mhm. Da się do nich wejść? Podejrzewam, że nie. No niestety. I pewnie te domki też miały coś wspólnego z naszymi misjami, tak myślę. No ale jak wiecie, póki co nadal nie działają mi te misje, nie wiem co się stało. Nie chcę mi się tu opowiadać. Jak ktoś ośledzi moje odcinki, to wie o co chodzi. A dla ciekawych, nowych subskrybentów, nowych oglądających, zapraszam do wcześniejszych odcinków właśnie z tego z rezerwatu. Może ktoś z was ma jakiś pomysł, jak to naprawić. Może ja coś zepsułem.
Chociaż raczej nie, no ja tutaj nie zamierzałem popsuć misji. Raz mi się obsuła, ale udało mi się naprawić. Po prostu zacząłem z innego schroniska, dobra. Mamy tutaj kolejny punkt informacyjny. Wiecie co, ja tu żadnych zwierzaków nie widzę, więc ja będę się chciał przenieść. Ale poczekajcie, jeszcze tutaj podejdę. Bo to jest kraniec tego rezerwatu i zobaczmy. No, smutna historia. Ale też ciekawa. Dobra, poczekajcie. Ale tak się zastanawiam, co to kurde jest tutaj. Wiecie co, podejdźmy jeszcze, zobaczymy. Nie jest to daleko, ponad 200 metrów. Jakieś dziwne kółka, że tak powiem. Zobaczymy, co to jest. Może jakieś wyschnięte jeziorko. O, tu jeszcze jakaś dróżka. Dobra, już jesteśmy prawie na miejscu. Zobaczmy, co takiego ciekawego jest na tym rezerwacie. O, a jednak. Mamy tutaj jeziorko. I to dość piękne jeziorko. Bardzo płytkie. O, jakieś muchy. Okej, gdzie się teraz wybierzemy? Ja wam mówiłem, że ja się przeniosę i tak też zrobię. Tylko wiecie co, w sumie nie wiem za bardzo z którego miejsca. Czy z tego się przenieść? Czy z tego i dostać się tu? No, powiem wam szczerze, nie za bardzo wiem. Wiecie co, ja może przeniosę się z tego tutaj schroniska i udam się tutaj. Dobra, używamy szybkiej podróży. Szybkiej podróży za pomocą Pendolino. Dobra. Jestem już w falującym lesie i będziemy się chcieli dostać tutaj. No kurde, kilometr ponad. No ale może przy okazji coś będziemy polować. Zobaczymy. Mamy tutaj fajne bronie. To może się je wykorzysta. 900 metrów. Ja się na chwilę wyłączam. Bo póki co tu nic nie widzę ciekawego. Zaraz wracam. Właśnie mi spadł indyk. Tylko kurde, powiem wam szczerze, że nie wiem. Znaczy spadł. Leciał i obniżył lot i chyba sobie siadł, ale gdzie jest? Kurde, to nie wiem. Poczekajcie chwilę, może coś go tutaj przywołam. No i teraz, moi drodzy, gdzie jest nasz indyczek? Bo tu mam poruszoną roślinność. Gdzie jest moja... Gdzie jest moje drugie śniadanie, tak, że tak powiem. Widziałem, że przelatywał przez te jeziorko i tu gdzieś siadł. Ale gdzie jest teraz, to już nie wiem. No kurde, nie widzę go. Poczekajcie, jeszcze spróbuję tutaj zagdakać. No zaraz się dowiemy, bo to mam poruszoną roślinność. Poczekajcie. Zobaczcie, chyba się zaciął nasz indyk w powietrzu. Chyba się zaciął, no kurczę, albo spadł już. Próbował, właśnie dostał, tak, zaciął się prosto na drzewie, w korze jakoś. No i wygląda na to, że go strzeliłem w powietrzu, jak zaczął otruwywać. Zaczął frunąć, nie otruwywać, ja pletę. O, ładny indorek. Jest też nasze drugie śniadanko. O, widzicie, w locie. Ale oczywiście on był w locie, ale wpadł prosto drzewo. I jaka tu mamy... Dobra, dajmy na to, że jest upolowany w locie. Super. Piękny strzał. Los się naprawdę pokazał. Dobra, przeładujmy nasz chudzik, bo może nam się sprzedać zaraz. Więc mamy już drugie śniadanie. Upolowaliśmy wapiti oraz indorka. Idziemy dalej. 600 metrów przed nami ponad. Do tego kolejnego punktu. A później, tylko to już w następnym odcinku, wbierzemy się tutaj do punktu obserwacyjnego, na tak zwane stanowisko piąte. I tam będziemy sobie zwiedzać i polować, oczywiście. A tu ponad
600 metrów. Jesteśmy w pięknej dolinie. Tam jest... O, coś tutaj się odzywało. Misiek, samica, ale nie mam zamiaru się cofać. Idę tam, gdzie sobie ustawiłem punkt. Póki co tutaj nic nie ma ciekawego. Same lasy. Zwierzaków brak. No ale to nic. Może w następnym punkcie będzie coś więcej. Zobaczcie, w jakim ciekawym miejscu jestem. Idę jakimś wąwozem. Zobaczcie, tutaj strasznie wysoko i tutaj skały. Ciekawe, ciekawe. Nie powiem, że nie ciekawe. Kurczę, pięknie. Piękne tekstury. Mam nadzieję, że zaraz nie będzie jakiegoś przede mną spłoszonego stada. No ale raczej na to się nie zanosi. Poczekajcie, gdzie ja teraz idę? Tam jest jakaś droga, zdaje się. Tutaj w tym miejscu. W tym falującym lesie. Kurczę, wiecie co? Tu jest schronisko. Znaczy, tu jest punkt obserwacyjny i pewnie tu będzie jakieś schronisko. No ja będę musiał zacząć, zdaje się, gameplaya następnego z tego miejsca. Nie wiem, może się użyje skuter i pojedzie się tam. Zobaczymy. Kurczę, bo strasznie daleko jednak jest. Ale to nie pojedziemy skuterem, tylko quadem, chciałem powiedzieć, skuterem. Dobra, lecimy szybciutko. Już niedaleko, ponad 130 km. I jesteśmy na miejscu. O, zdaje się, że mamy tutaj punkt informacyjny. Zaraz zobaczymy, o czym on mówi. Pewnie o tym wąwozie. Zobaczymy. Jakaś droga tutaj jest. No dobra, ale gdzie ta droga jest? Aha, tutaj. Ten punkt informacyjny mówi o tej drodze. Wiecie co? I może z tym akcentem będę kończył dzisiejszy gameplay. Mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał. O, taki dość troszeczkę krótki, ale obiecuję wam, że następny odcineczek będzie znacznie dłuższy. No więc jeżeli odcineczek wam się podobał, dajcie łapeczkę w górę, jeżeli nie, łapeczkę w dół. Subskrybujcie, udostępniajcie mój kanał i do zobaczenia, do usłyszenia. Życzę wam miłego weekendu. Trzymajcie się, cześć!